Cześć! Dzisiaj zawitaliśmy do Skarżyska Kamiennej, gdzie jesteśmy gośćmi Muzeum Orła Białego. Pokażemy Wam dzisiaj fragment fantastycznej ekspozycji pojazdów pancernych, które zostały zgromadzone w tej placówce. I przedstawimy prawdziwą perłę w koronie tego muzeum. Pojazd, o którym wszyscy byli przekonani, że po II wojnie światowej nie zachował się żaden jego egzemplarz. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Stuk 4. Doświadczenia I wojny światowej wykazały, że piechota potrzebuje na polu walki pojazdów gąsienicowych uzbrojonych w armatę. Większość krajów w okresie międzywojennym zdecydowała się stworzyć specjalne czołgi, których podstawowym zadaniem było wsparcie piechoty na polu walki. Rozbudowywujący się intensywnie od 1933 roku Wehrmacht poszedł inną drogą. Ze względów ekonomicznych postanowiono osadzić armatę w nieruchomej kazamacie i osadzić na podwoziu gąsienicowym. To podwozie miało pochodzić od czołgu średniego Panzer III, a armatą miała być krótkolufowa armata kalibru 75 mm. W ten sposób narodziło się działo pancerne Stuk III, które stało się podstawowym niemieckim działem pancernym początkowego okresu wojny. W lutym 1943 roku zakłady Krupa otrzymały zadanie stworzenia działa pancernego opartego o podwozie czołgu Panzer IV. Pierwotnie planowano dla niego przygotować dedykowaną nadbudowę, jednak w związku z tym, że przewidywano, że zahamuje to produkcję wozu, zdecydowano się ostatecznie użyć do tego projektu wydłużoną nadbudowę pochodzącą z działa pancernego Stuk 40 F8. Jednak w związku z tym, że Niemcy planowali wygasić produkcję czołgu Panzer IV, koncepcja powstania tego działa stanęła pod znakiem zapytania. Sytuacja uległa zmianie w listopadzie 1943 roku, kiedy to alianci celnie zbombardowali zakłady w Alket, które odpowiadały za produkcję sztugów trzecich, tym samym mocno ograniczając ich produkcję. 6 grudnia 1943 roku na konferencji, na której obecny był sam Hitler, jednym z podstawowych tematów, jakie poruszano, był właśnie kryzys sprzętowy dotyczący dostarczania nowych dział do jednostek na froncie. Wtedy powrócono do koncepcji osadzenia działa pancernego na podwoziu czołgu Panzer IV. Prace nad prototypem przebiegały błyskawicznie i był on gotowy już do prób 16 grudnia. Wtedy to zaprezentowano go Hitlerowi razem z prototypem działa pancernego jak Panzer IV. Próby wyszły udanie i ostatecznie zdecydowano się podjąć decyzję o produkcji nowego wozu. Tak powstało działo pancerne Stuk 4. Stuk 4 to pojazd o klasycznym układzie konstrukcyjnym, z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku, a napędowym z tyłu pojazdu. Kadłub wykonany ze spawanych, walcowanych płyt pancernych, utwardzanych przez nawęglanie. Pierwsze serie produkcyjne powstawały na bazie podwozia czołgu Panzer IV-H. Od jesieni 1944 roku, w związku z wejściem do produkcji nowego wariantu tego czołgu, budowane były na podwoziu wozu Panzer IV-J. W tym wariancie uproszczeniu uległ proces produkcji samego wozu, a także zwiększono zbiornik paliwa o 190 litrów. Przedni pancerz Stuga to 80 mm płyta nachylona pod kątem 12 stopni. Dalej kolejna płyta nachylona pod kątem 70 stopni, gdzie pancerz wynosił już 60 mm. W tej płycie trzy otwory inspekcyjne, które prowadziły do układu przeniesienia napędu. Na nich montowano zapasowe ogniwo gąsienicy, tak by wzmocnić ewentualnie odporność tego fragmentu pancerza. Elementem charakterystycznym, który pozwoli odróżnić Stuga 4 od jego starszego kuzyna Stuga 3, jest nadbudówka kierowcy, która w Stugu 4 jest wyraźnie wysunięta poza obrys pancernej nadbudówki. Nadbudówka kierowcy od przodu chroniona jest płytą pancerną o grubości 80 mm. W
późniejszych seriach produkcyjnych, w niektórych pojazdach, była dodatkowo osłonięta nachyloną pod kątem 40-50 stopni 30-mm płytą. W dachu nadbudówki otwierany na lewą stronę właz kierowcy, a sam kierowca teren obserwuje przy pomocy dwóch stałych peryskopów zamontowanych w przodzie tej nadbudówki. Martwe pole widoczności kierowcy w stugu 4 określane było na 6 metrów. Po prawej stronie działa, chroniony pionową płytą pancerną o grubości 50 mm, znajdował się magazyn amunicji. Ta część pojazdu, analogicznie jak stanowisko kierowcy, była stopniowo wzmacniana. Pojawiała się tam albo przyśrubowana płyta pancerna o grubości 30 mm, albo analogicznie jak w wypadku stanowiska kierowcy, pochylona pod kątem 40-50 stopni. Do stycznia 1944 roku te dwa fragmenty, czyli przód stanowiska kierowcy oraz magazyn amunicji, były dodatkowo ochraniane betonowymi wylewkami. Jednak po styczniu 1944 roku niemieckie dowództwo wskazywało, że jest już to działanie niezalecane, co nie zmieniało jednak faktu, że niektóre załogi później samodzielnie dokonywały tego wzmocnienia pancerza. Boczny pancerz Stuga chroniony jest płytami o grubości 30 mm, przy czym płyty podwozia są ustawione pod kątem prostym, a płyty kadłuba nachylone pod kątem 15 stopni. Na boku kadłuba bardzo charakterystyczny element dla tego typu dział to zasobnik, w którym przewożono dwa dodatkowe koła bieżne. Do września 1944 roku kadłuby tych dział były podkryte specjalną pastą Zimmerit, której zadaniem było uniemożliwienie przyklejenia do pancerza granatów magnetycznych. Na budniku widoczne elementy wyposażenia pomocniczego, nożyce do cięcia drutu oraz gaśnica przeciwpożarowa. Nadbudowa z kadłubem łączona była przy pomocy śrub oraz nitowanych kątowników. Od maja 1944 roku na pancerzu Stuga 4 pojawiły się ekrany kumulacyjne. Umieszczone one były na czterech wysięgnikach dospawanych do kadłuba. Do tych wysięgników domontowana była rama i na niej kładzione były panele ekranów kumulacyjnych. Były to płyty pancerne o grubości od 5 do 8 mm. Ich grubość była różna, ponieważ pochodziły od różnych producentów. Ostatnie serie produkcyjne, zamiast ekranów stalowych, otrzymały trzy panele metalowych siatek. Podwozie Stuga to 8 par kół bieżnych, które są metalowe i wyposażone w bandaże gumowe. Te koła połączone są w pary na wspólnym wózku, który to jest amortyzowany przez półeliptyczne piórowe resory. Z tyłu znajduje się koło napinające, z przodu koło napędowe. Jednogrzebieniowe gąsienice podtrzymywane przez cztery rolki, jeżeli pojazd zbudowany był na podwoziu Panzer 4H, lub trzy rolki, jeżeli pojazd zbudowany był na podwoziu Panzer 4J. Na boku kadłuba widoczny wlew do zbiorników paliwa. A teraz pokażę Wam pewną ciekawostkę dotyczącą właśnie tego pojazdu. Ten konkretny egzemplarz Stuga 4 został wydobyty z bagna w 1999 roku. W momencie jego wydobycia był to jedyny znany pojazd tego typu na świecie. A jego historia jest dość ciekawa. Szykujące się do kontrataku oddziały niemieckiej 4. Dywizji Pancernej ruszyły na wojska radzieckie, ale ten konkretny egzemplarz utknął w bagnie. Po nieudanym kontrataku nie było możliwości ewakuowania pojazdu i wycofujący się Niemcy, by nie dostał się on w ręce sowieckie, oddali do niego strzał z Tygrysa. W tym miejscu wszedł pocisk, przeszedł na skos przez komorę silnika i wyrwał całą płytę pancerną tyłu kadłuba. Żeby mieć pewność, że pojazd nie będzie się nadawał do użytku, z drugiej strony odpalono do niego pocisk granatnika przeciwpancernego Panzerfaust, demolując w ten sposób całkowicie przedział silnikowy. Charakterystycznym elementem od razu rzucającym się w oczy na tyle pojazdu to układ wydechowy. W takim wariancie występował na wozach budowanych na podwoziu czołgu Panzer 4H. Wozy, które powstawały na podwoziu czołgów Panzer 4J, dysponowały dwoma uniesionymi do góry pojedynczymi rurami wyposażonymi w tłumik płomieni. Górna część pancerza ustawiona pionowo o grubości 30 mm. Do reszty kadłuba przymocowana przy pomocy śrub, tak by możliwe było ściągnięcie tej płyty i ewentualna wymiana silnika czy dokonanie bardziej skomplikowanych napraw. Dolna część tylnej płyty pancernej, nachylona pod kątem 10 stopni, grubość 20 mm. Tutaj z tyłu widoczna również klapa inspekcyjna, przez którą można było uzupełniać płyny silnikowe.
tył pojazdu to pozioma płyta pancerna o grubości 10 mm. Na tej płycie znajdują się trzy otwory inspekcyjne prowadzące do komory silnika. W dwóch otworach bocznych znajdują się żaluzje, które gwarantują dopływ powietrza do silnika. Dodatkowe wloty powietrza do silnika znajdują się z boku pojazdu. Na niektórych egzemplarzach były montowane specjalne poręcze, które ułatwiały przewożenie desantu lub przewożenie dodatkowego wyposażenia. Przeniesienie mocy następowało poprzez dwa wały kardana. Pojazd wykorzystywał trójtarczowe suche sprzęgło oraz mechaniczną skrzynię biegów z sześcioma biegami do przodu i jednym do tyłu. Prowadzenie maszyny umożliwiał planetarny mechanizm skrętu oraz hydrauliczne hamulce blokujące koła napędowe. Silnik to benzynowy, 12-cylindrowy Maybach HL120 TRM o mocy 300 koni mechanicznych. Dzięki niemu Stuk 4 był w stanie rozpędzić się na drodze do 38 km na godzinę, a 20 km na godzinę w terenie. Zapas paliwa gwarantował przejechanie 210 km drogą lub 130 km w terenie. Tylna płyta nadbudówki ustawiona pionowo o grubości 20 mm. Centralne jej miejsce zajmuje wentylator, którego zadaniem było odprowadzenie gazów prochowych z wnętrza przedziału bojowego. Widoczne dwa gniazda montażowe na anteny radiostacji. Jedną z nich była radiostacja odbiorcza FUK-15, drugą radiostacja nadawczo-odbiorcza FUK-16. Po lewej stronie armaty widoczne stanowisko dowodzenia dowódcy. Posiada on nieruchomą wieżyczkę. Od sierpnia 1944 roku ta wieżyczka w części pojazdów była montowana już ruchoma. Znajduje się w tej wieżyczce jednoczęściowy, otwierany do przodu właz, a dowódca obserwuje teren przy pomocy siedmiu nieruchomych peryskopów. Bezpośrednio przed wieżyczką był montowany ukośny pancerz o grubości 75 mm, tak by jeszcze chronić dowódcę przed porażeniem przez pociski przeciwnika. Dodatkowo dowódca do obserwacji terenu dysponował lornetą nożycową SF-14Z. Po prawej stronie przedziału bojowego miejsce zajmuje ładownicze. Do swojej dyspozycji ma on dwuczęściowy, otwierany do przodu i do tyłu właz. Jego zadaniem była obsługa montowanego od kwietnia 1944 roku pokładowego karabinu maszynowego. Najczęściej stosowano tutaj karabin maszynowy MG-42 kalibru 7,92 mm, choć czasem zdarzało się, że montowano kaliber MG-34 tego samego kalibru. Prowadzący ogień strzelec był chroniony ukośną płytą pancerną, którą można było w momencie, kiedy karabin nie był obsługiwany, można ją było złożyć. Od sierpnia 1944 roku manualne stanowisko strzeleckie było zastąpione przez sterowane i odpalane z wnętrza zdalne stanowisko. Wtedy ta ukośnie postawiona płyta pancerna była zastąpiona przez zdecydowanie mniejszą, V-kształtną płytę, która osłaniała tylko mechanizm obrotowy karabinu maszynowego. Często na taśmach produkcyjnych brakowało tego elementu, dlatego rezygnowano z montażu tego zdalnego stanowiska, a otwór po nim po prostu zaspawano. Niewielka część pojazdów była wyposażona w jednorurową wyrzutnię granatów kalibru 92 mm. Można było w niej używać amunicji odłamkowej, świetlnej lub dymnej. Głównym uzbrojeniem Stuga 4 była armata Sturmkanon 40 kalibru 75 mm o długości lufy 48 kalibrów. Obsługiwana manualnie z wnętrza pojazdu miała zakres ruchu w poziomie po 10 stopni w każdą stronę, a w pionie od minus 6 do plus 20 stopni. Wystrzelony z niej granat przeciwpancerny Panzergranat 39 z odległości 1500 metrów był w stanie pokonać 75 mm blachę pancerną ustawioną pod kątem 30 stopni. Z odległości 100 metrów możliwość przebicia wzrastała do 143 mm. Charakterystycznym elementem Stuga 4 jest całkowicie odlewana obudowa działa nazywana Saukopfblende, której zadaniem była osłona elementów oporu popiotnika. Działo zakończone dwukomorowym hamulcem wylotowym. Co ciekawe, w warunkach bojowych żołnierze często pozbywali się tego elementu, ponieważ fala uderzeniowa powstająca w momencie wystrzelenia pocisku odbijała się od ziemi i powodowała podniesienie się w górę tumanów kurzu, które ograniczały widoczność chociażby celowania. Do strzelania z działa wykorzystywano dwa celowniki. Na dystansie do 1400 metrów używano RBL-36, a na odległościach do 2500 metrów wykorzystywano SFL-ZF-1A. Zapas amunicji do działa wynosił 63 pociski. Ciężko wskazać na typowe warianty produkcyjne Stuga 4. Drobne zmiany wprowadzone były w trakcie produkcji.
Umownie można wyróżnić wozy wczesnej fazy produkcyjnej oraz późnej produkcji, gdzie generalną cenzurą może być rozpoczęcie wykorzystywania podwozia Panzer 4J. Zaznaczyć należy, że nie wszystkie wozy wyprodukowane w późnej fazie produkcji posiadały przypisane im w poniższym opisie wyposażenie. Sztuk czwarty, wczesna produkcja. To wóz produkowany od grudnia 1943 roku do jesieni 1944 roku. Były to pojazdy oparte o podwozie czołgu Panzer 4H. Wozy tego wariantu pokryte były pastą Zimmerit. Sztuk 4. Późna produkcja. To wariant wytwarzany od jesieni 1944 roku do marca 1945, budowany na podwoziu Panzer 4J. Posiadał zmodernizowany układ wydechowy, zdalnie sterowane stanowisko KM-u MG-42 i opcjonalnie wyrzutnie granatów kaliber 92 mm. Ostatnie serie miały ekrany przeciwkumulacyjne wykonane z siatki. Sztuk Roim Schaufel to najprawdopodobniej pojedynczy egzemplarz powstały w marcu 1944 roku na potrzeby usuwania zniszczeń w zbombardowanym Magdeburgu. Pozbawiony był uzbrojenia głównego, a na przodzie kadłuba zamontowano pokaźnych rozmiarów lemierz. W produkcję Sztuga 4 zaangażowanych było wiele zakładów. Było to spowodowane m.in. tym, by zbombardowanie jednego z nich nie unieruchomiło czy nie zwolniło produkcji tego wozu. Sztuk 4 powstawał od grudnia 1943 roku do marca 1945 i w sumie wyprodukowano ponad 1100 pojazdów tego typu. Jedynym ich użytkownikiem była armia niemiecka. Z racji tego, że Sztuk 4 był produkowany równolegle ze Sztuk 3, a oficjalne dokumenty rzadko te pojazdy rozróżniały, stosunkowo trudno określić, do jakich jednostek trafił bohater naszego odcinka. Walczyły one w ramach samodzielnych dywizjonów czy brygad dział szturmowych, jak i w kompaniach przeciwpancernych wchodzących w skład części dywizji piechoty. Często z braku czołgów stanowiły wyposażenie poszczególnych kompanii czy nawet batalionów w ramach dywizji pancernych. Dodatkowo niezwykle trudno jest wyłowić jednostki jednorodnie wyposażone w ten typ działa. Należały do nich m.in. 1253 oraz 1269 kompania przeciwpancerna. Ironicznie można stwierdzić, że rękę do powstania Sztuga 4 przyłożyli przede wszystkim alianci, bo to oni, bombardując fabrykę produkującą Sztuga 3, doprowadzili do narodzin naszego bohatera. W momencie wejścia do służby nie był to pojazd przełomowy. Głównymi parametrami bojowymi nie odstawał od swojego starszego kuzyna, czyli trójki. Jednak kiedy rozpoczynał służbę, był nadal groźnym przeciwnikiem dla stosowanych w podstawowej masie pojazdów pancernych przeciwnika, czyli radzieckich wozów T-34 czy amerykańskich Shermanów. Jako plus dla Sztuga 4 możemy wskazać większy zapas paliwa, który przełożył się na wzrost o 1/4 zasięgu tego pojazdu względem Sztuga 3. Również większy względem trójki był zapas amunicji. Zastosowanie nadbudowy ze Sztuga 3 spowodowało, że dzielność terenowa czwórki była lepsza niż starszego kuzyna. Równocześnie zastosowanie wielu takich samych części dla Sztuga 3, Sztuga 4 oraz Panzer 4 zdecydowanie ułatwiało pracę logistyków. Jako kontrowersyjne możemy uznać zastosowanie podwozia starszej generacji. To zastosowane w Sztugu na wałkach skrętnych było niewątpliwie nowocześniejsze. Ale z drugiej strony to zastosowane w Sztugu czwartym swoją jakością i niezawodnością rozwiązania nie umniejszało walorów bojowych. W Sztugu trzecim przy urwanym jednych z kół bieżnych działo nie było w stanie kontynuować jazdy. W Sztugu czwartym było już to możliwe. Jako newralgiczny punkt dla pancerza nadbudówki możemy wskazać stanowisko kierowcy. Po pierwsze, jest ono wysunięte do przodu, a więc stanowi niejako naturalny cel dla potencjalnego przeciwnika. Nawet jeżeli pocisk nie przebił pancerza nadbudówki kierowcy, to doprowadzał przynajmniej do ogłuszenia kierowcy. Nadmieńmy jednak, że wyjątkowo dobrze ulokowany strzał, który spowodował penetrację nadbudówki kierowcy, mógł jednocześnie doprowadzić do wyeliminowania 3 członków załogi, bo w jednej linii pozycję zajmował kierowca, za nim celowniczy, a za nimi dowódca wozu. I na tym kończymy nasz odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie subskrypcje oraz komentarze pod naszymi filmami. Do zobaczenia w następnym odcinku.